Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, ogólnie to zmieniłam sobie ustawienia gierki, bo okazuje się, że da radę, żebym grała sobie tutaj na najwyższych, także no nareszcie będzie troszeczkę lepsza jakość. W ogóle mam nadzieję, że będzie lepiej, bo też zmieniłam ustawienia OBS-a, więc powinno być jeszcze ładniej. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo przycinać, a my tymczasem idziemy porozmawiać z Petrą, która nie ma pojęcia, gdzie jest, ale no cóż. Tutaj są jakieś kuferki, w sumie moglibyśmy sobie je obgrabić, ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Tutaj jest nasz pokój, więc raczej nikt tutaj inny nie będzie siedział. A tutaj nie ma kompletnie nikogo, oprócz Wejta. No dobrze, czyli Petry tutaj nie ma. Może być tak, że siedzi na dole albo na zewnątrz i po prostu jej nie zauważyłam. Także... O, tutaj jesteś. Widzę, że wracasz. Udało ci się sprzedać wszystkie towary? Sprzedałem towary co do ostatniego. Bardzo dobrze. Ile złota w sumie dostałeś? Proszę o to pieniądze. No. Widzę, że uzbierałeś całkiem pokaźną sumkę. Jasne, co do umowy. A teraz co do naszej umowy. Pomogłeś mi pozbyć się całej partii towarów, więc spełnię twoją prośbę. Jeśli nie masz przy sobie glejtu lub innego dokumentu uprawniającego cię do przekroczenia murów, nie masz co liczyć na to, że strażnicy cię przepuszczą od tak. No to już wiemy. Innego dokumentu? Farmerzy nie mają raczej potrzeby wysyłać nowych pracowników do miasta, ale kto wie, może drwale zlecą ci transport drewna do kominka naszego kochanego Lorenzo. Dużo osób o tym nie wie, ale w okolicy wschodniej bramy miasta znajduje się malutka jaskinia. Na jej końcu zaczynają się nasze ulubione kanały. Strażnicy mają zakaz wpuszczać kogokolwiek do miasta, ale jak przejdziesz przez kanały, to nikt nie powinien robić o to problemu. Nie zapuszczałabym się tam jednak bez dobrego zapasu pochodni. Nie wspominając już o grasujących tam potworach. No i jest jeszcze Salzer. To mój kolega po fachu. Powinien kręcić się gdzieś na zachodnim trakcie. Zwykle nie rozstaje się ze swoim wozem, na którym spokojnie zmieści się kilka dużych beczek wina. Regularnie kursuje pomiędzy winnicami, farmami i miastem. Może będzie miał jakiś pomysł, jak dostać się do miasta. To wszystko, co mi przychodzi do głowy. Dzięki wielkie za rady. To ja dziękuję, kolego. Powodzenia w szukaniu brata. Jasne. Dzięki bardzo, Petra. Natomiast my udajemy się teraz pomóc innym osobom w wiosce. Postaramy się dostać do miasta w sposób taki jak większość osób. Przez kanały podobno na razie nie ma co iść, bo kanały są istnym zabójstwem podobno. Natomiast ja jeszcze na szybko chciałabym sprawdzić, ile jestem w stanie siły nauczyć się u Stone'a. Na przykład. Mamy aktualnie siły 35 w sumie. A mamy sporo punktów nauki, więc hey. Chciałabym spróbować u Stone'a się nauczyć czegoś. Chcę. I przeskoczyć próg. Widzę, że mogę. Okej, okay, czyli wszystkie punkty daliśmy sobie teraz w siłę. W porządku. Szybko się uczysz. Tak szybko, że nie jestem w stanie nauczyć cię niczego więcej. Musisz znaleźć sobie innego nauczyciela. Okej. Okay. No dobrze. No to już mamy informację, że Stone nas niczego nie nauczy. Mamy 50 siły. Przeskoczony jeden próg punktowy. Dobrze, będziemy teraz zadawać większe obrażenia i o to nam w sumie chodziło. Idziemy do Uwe. Do naszego cieśli, porozmawiać z nim. Cześć Uwe. Mamy oczywiście zadanie od starszego. Albin przysłał mnie do pomocy w naprawie brzegu. Marvin, to tobie zawdzięczamy nową dostawę drewna? Tak, chciałem spłacić dług wobec Bastiana. Mało jest dziś honorowych ludzi. Cieszę się, że Albin przysłał mi właśnie ciebie. Skoro tobie zawdzięczamy tę dostawę, to pewnie wiesz już, jak pracować z drewnem. Weź piłę i przytnij ten pieniek. Nie jest to wymagające. Musiałbyś się bardzo postarać, żeby nawalić. Ja zawołam chłopaków i przeniesiemy resztę na miejsce. Na jaką długość mam przyciąć ten pieniek? Niech pomyślę. Połowa musi wejść w ziemię.
Ćwiartka musi wystawać. Wychodzi na to, że musisz przyciąć tylko ćwiartkę. No, Marvin, bierz się do pracy. Okej. Pomoc dla powodzian. Mamy teraz takie zadanie do wykonania. Piła do drewna. Cholera, co się dzieje? Chyba obojętnie, z której skorzystam. Okej, rozumiem, że już chyba... Cholera, co się dzieje? Dlaczego wy śpicie w jednym łóżku? Cholera, doskonała robota, Marvin. Przyciąłeś to idealnie. Chodź ze mną. Musimy ustawić dobrze te pale. Mhm, no to chodź. Dobra. Rozumiem, że gdzieś idziemy. Widzę, że trochę i tak gra mi laguje. Trochę jednak za wysokie chyba ustawienia, no nie? Albo muszę sobie zmniejszyć trochę czułość myszy, żeby tak nie było, wiecie... takiego majstrowania. Wiecie, też wiadomo, tutaj w mieście będą spadki FPS-ów, no bo jest tutaj jednak dużo rzeczy do wczytywania. W mieście, no w tej wsi akurat. My widzę, że idziemy gdzieś z UV. Także postarajmy się tutaj pomóc, oczywiście. I zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Miejmy nadzieję, że uda nam się zdobyć Glade. Otworzymy sobie drogę do miasta. Oczywiście nie pójdę tam na razie jeszcze. Natomiast chcę się tylko dostać tam do nauczyciela chwilowo. Później będziemy zwiedzać dalej mapę i nie przejmować się innymi rzeczami. Witam, mój wilk. Czy ja uderzyłam przypadkiem Harego? Nie. Tylko mi się to przewidziało. Niczego tu nie znajdę. Dobra, Uwe, czy ty czekasz na mnie? Jak najbardziej. Dobrze. No, dzisiaj taki bardzo, bym powiedziała, fabularny odcinek. Będzie mniej zwiedzania, więcej robienia zadań i takich rzeczy, aż mi grę zlagowało, bo się zmieniła muzyka. I widzę, że tutaj jakieś stwory się pojawiły w ogóle. Może to dlatego, że jest nowy rozdział, a ja tutaj nie biegałam jeszcze. Jak się wbił nam, no nie? Dobrze mi się kojarzy. No nie byłam tutaj, wiadomo. Trochę szkoda, bo tak to mielibyśmy to już wcześniej zrobione wszystko. Uwe, czy ty się trzymasz? Nie mam pojęcia, bo gra mi nie dała sprawdzić. Uwe, kurde. Uwe, poczekaj. Uwe, no Holender, ja chcę tylko wiedzieć, czy ty żyjesz. Krwiopijca. O, Uwe mi nie zaznaczy. Ale męstwo jedno wielkie. Witam pana krwiopijcę. Nie chcę tylko, żeby Uwe stała się krzywda. Ale widzę, że gra mi nawet nie daje go bić, więc jakby nie możemy bić chyba członków naszej drużyny. Najgorzej, że ja nawet nie mogę teraz sprawdzić, ile on ma HP, nie? Uwe, kurde, czekaj! No, widzę, że już prawie wszystko skończone. Ale te trzy pale są uszkodzone. Ktoś musi wskoczyć do wody. Nie będzie łatwo, więc należy użyć młotka. No, Marvin, do roboty. Okej. Zajmę się tym. Znakomicie. Uwiniesz się z tym raz dwa. Na pewno. Oczywiście, no nie będziemy tutaj starszego kłopotać. Z prostej przyczyny. Powinno wytrzymać. Z takiej przyczyny, że no chłop jest stary, nie ma potrzeby, żeby mu się nogi, wiecie, chłodniały mu gotowe w wodzie. No my tam możemy wejść, jesteśmy młodzi. Rzeźcy. O Boże Święty. Co za powiedzenie. Natomiast, no, lepiej, żebyśmy my trochę popracowali, a nie Uwe na przykład. No i po robocie. O proszę, zbudowaliśmy mościk aż z tego wszystkiego. Uwe? Wytrzyma ten brzeg? Po tym, jak go zabezpieczyliśmy, możemy być spokojni na lata. Mhm. Albo przynajmniej do następnej powodzi. No jasne. Dziękuję, Marvin. Powiem Albinowi, że dobrze się spisałeś. Super, cieszy mnie to. Jeszcze z tobą mogę handlować, no nie? Ty masz trochę wytrychów. Nie wiem, ile ja ich mam. Wytrychy. Gdzie mam wytrychy? Mam 5 wytrychów, to wiesz co? Daj mi trochę tych wytrychów. Szczególnie, że kosztują 5, tak żebyśmy mieli z 20 wytrychów. W sumie to nie byłoby źle.
No i co? I tyle. Tutaj widzę, że jeszcze mamy też kogoś, komu możemy pomóc. Tylko wydaje mi się, że dobrze byłoby się przespać do rana. A tak się składa, że akurat tutaj obok jest łóżko. Także zanim porozmawiamy sobie z Mike'iem. Jest tutaj łóżko? Czy mi się przyśniło, że było tutaj łóżko? Chyba mi się przyśniło, jednak nie ma tutaj żadnego łóżka. Dobra, Mike. Hej. W czym mogę pomóc tobie? Na przykład? Albin przysłał mnie, żebym pomógł ci wrócić na nogi po ostatniej powodzi. No, nareszcie. Pewnie niedługo będzie potrzebował coś sprzedać na targu w mieście. Ale jak tu spławiać nowy towar, jak starego jeszcze nie odzyskaliśmy? Stary towar? Tak, miałem go przewieźć do miasta, ale nadeszły burze, a w taką pogodę żeglować nie jest przyjemnie. Wiem coś o tym. W każdym razie, jak nie znajdziemy tych towarów, to nam Albin z dupy nogi powyrywa. Woda zabrała 4 paczki na drugi brzeg rzeki. Znajdź je, jak najszybciej. W porządku. Skąd pewność, że towary są całe? Co jak co, ale na zabezpieczaniu towaru przed przewozem to ja się znam. Jako, że nie było w nich żadnego jedzenia, to i topielce nie powinny się nimi interesować. Okej, to przydatne. Dlaczego sam ich nie poszukasz? Powiem tyle. Nie na darmo nazywają to miejsce wybrzeżem topielców. Jeśli nie muszę, to omijam je wielkim łukiem. A skoro Albin przysłał ciebie, to znaczy, że nie muszę. Dobra. No to co, idziemy w takim razie poszukać tych paczek. Poszperajmy tutaj w okolicy. Widzę, że jeszcze też tutaj na dnie jeziora można coś znaleźć, także to też na pewno jest dosyć przydatne. O, tam perełka, srebrny ten. Naszyjnik, mieszek też jest. Dobra, to po pierwsze wchodzimy do wody. I teraz będziemy troszeczkę nurkować. Mhm. Tu w ogóle jest też łowisko, także to też na plus. Popłyńmy teraz w tę stronę. Tutaj była gdzieś perełka, no nie? Tutaj jest. Tam są jakieś krwiopijce. Ale zanim to jeszcze sobie troszeczkę połowimy. Ogólnie to mogłabym też w sumie wam pochodnie odpalić, bo jest dosyć ciemno, a to jest YouTube, więc może nie oczekujmy zbyt wiele. Gorzej, że... No właśnie, ognista pokrzywa. O, fuck. Cześć, topielcu. Ciebie się tutaj, powiem szczerze, nie spodziewałam. Najwyżej cię wciągniemy do wody. Myślałam, że tutaj nic nie żyje, nie? Tutaj topielec. Dobra, chodź, przynajmniej jesteś sam. Teraz powinnam sobie... A, to wygłodniało. Co ja chcę, moi drodzy, nie? To wygłodniały topielec. Tam jest ich więcej. Buława kondominium. Tam jakaś broń leży chyba. Dobra, ale to za chwilę. Podnieśmy pochodnie. Sprawdźmy jeszcze, co możemy znaleźć w tym miejscu. Czy coś jeszcze oprócz tego ziółka, który tutaj widziałam? Nie za bardzo. Ale przepłyńmy się na drugą stronę. Tylko może się zapiszę, zanim tam popłyniemy. Sporo się tutaj porespiło tych stworzeń. I w sumie to one są już dla nas proste. Nie wiem, czy to jest zwykły topielec, czy wygłodniały. Widzę, że on nawet sam do mnie przyjdzie, jeżeli się postaram. Ale może... Znaczy... Oła... Ale weź, żeż broń wyciągnie. Chłopie! Mogę wyciągnąć broń? Dziękuję. Musiał mi sklepać pół życia, żeby mi broń wyciągnęła łaskawie, nie? Dobra, sprawdźmy tą buławę. Buława kondominium. Buława kondominium. Obrażenia obuchowe 20. Wymagana siła 25. Penetracja pancerza 10. To broń jednoręczna. Wygląda naprawdę fajnie. Natomiast no, mamy już lepszą broń. Chlebek. Pajdę z mięsem może sobie zjedzmy. I na przykład nie wiem. Boże, te winogrona mi nic nie dają. Dobra. Coś, co nie ten. Dobra, niech będzie to na przykład. I co? I akurat robi się jasno, więc też mamy z tym szczęście, bo będziecie cokolwiek widzieć. Musimy się przejść teraz wzdłuż brzegu i poszukać oczywiście jakichś rzeczy.
Także na spokojnie, tam jeszcze parę też krwiopijców lata. Gorzej, że to są te rzeczne krwiopijce, których bardzo nie lubimy. O, srebrny świecznik tam jeszcze przy okazji jest. Także... super. Widzę, że ta krwiopijca chyba do mnie przylezie tutaj sama. Cześć. Cześć, rzeczny krwiopijco. W ogóle jesteś tak paskudny. Podoba mi się tylko to, że aż tak bardzo nie bijesz. Znaczy się... nie wiem, co uznajemy za to, że nie bije, bo... i widzę, że masz jakieś zbugowane te hitboxy i prawie umarłam. Chyba jednak się przejdziemy mostem, wiecie? A nie tak takim dziadowskim jakimś przybrzeżem, bo widzę, że będzie ciężko bardzo. Szczaw królewski, dobrze. Jezu, gdzie ja pędzę? Co ja robię? Mieliśmy się coś zjeść sobie, a nie gdzieś ja się tutaj tak gdzieś... Jezu. Gubię się sama ze sobą. Coś jeszcze do jedzenia? Niech będzie ta cała pajda. I akurat zrobił nam się dzień. Dzisiaj cały dzień prawdopodobnie właśnie poświęcimy na pomoc lokalnym tutaj osobom. Ale no, przejdźmy no, może normalnym jakimś przejściem. Tutaj już niczego nie wypatrzę, ognista pokrzywa. Tych potworów będzie sporo i wydaje mi się, że po prostu sobie je wybiję, a potem się z wami po prostu spotkam. Najzwyczajniej w świecie. Chodźmy na drugą stronę, bo to jest aktualnie rzecz, którą powinniśmy zrobić. Mam tylko nadzieję, że tutaj nie ma za dużo jakichś potworów, które sprawią mi kłopoty. Okej, okay, a co mi mówi piątka? Paczka Majka, okej, okay, tu jest jedna na przykład. Tam też widzę drugą. Olbrzymi szczur. Rzeczny krwiopijca, zwykły krwiopijca, dobra. To tak, zacznijmy od wybijania tego całego paskudztwa. Może w tym czasie sobie troszeczkę pogadam, w sumie. Możemy tutaj troszeczkę czasu spędzić razem. Szczególnie też, że te potwory nie będą sprawiały jakiegoś większego problemu. To są zwykłe krwiopijce, ta na przykład powinna zejść na hita, albo na dwa. A mój zasięg to gdzie? W ogóle, ale się zbugowałaś. No, normalnie by zeszła na hita, natomiast nie dziś. Chodź, paskudo. Już wiemy, że rzeczne krwiopijce są śmiertelne. Znaczy, prawda, oczywiście został ukąszony właśnie przez takiego krwiopijcę. Fajnie też wiedzieć, że są bagienne krwiopijce, które są jeszcze bardziej niebezpieczne. Jak wejdzie nam kryt i w sumie jakieś takie ładne obrażenia, to te krwiopijce nie stanowią w sumie żadnego większego problemu. Dobra, czy ja mogę sobie to drzewo na przykład... Czy? A no tak, nie mam siekiery. Zapomniałam o tym. Olbrzymi szczur. No dobrze. Okej, okay, okej, okay, ale my się na razie zajmujemy krwiopijcami, a nie szczurami. Ale proszę jednego mi dać, a nie dwoje. Nie chcę dwoje, bo jeszcze to się może dla mnie marnie skończyć. Ten szczur to chyba do mnie przyszedł, no nie? Tak, ewidentnie. Cześć. Widzę, że masz jakiś kłopot ze sobą, panie szczurze. Szczególnie, że kryt mi ani jeden w ciebie nie wszedł. Coś było w ogóle dziwaczne. To chyba... tak, to ten krwiopijca. Wiecie, idę tutaj, bo możemy coś tam na końcu znaleźć. Dobra, tam jest jeszcze jeden w krzaku. Ale no... potrzebujemy na razie tylko jednego, na spokojnie. Ogólnie to fajnie by się było przejść w stronę tego klasztoru. I myślę, że zrobimy to, jak tylko sobie otworzymy właśnie drogę do miasta. Że to będzie miejsce, gdzie się udamy na pierwszym miejscu. Tam też były potwory całkiem niezłe, które na spokojnie mogliśmy sobie pokonać, więc... też na pewno na plus. I w ogóle ten wodospad wygląda tak, jakby za niego dało się wejść. Dobra, bo ja mam troszeczkę jednak za krótki miecz. Sprawdźmy, czy coś tutaj jest. W tym miejscu. Czy kompletnie niczego tutaj nie ma i przyszłam tutaj na marne. O, mamy coś tutaj.
leczenie średnich ran, otwieranie zamków, mikstura oddychania pod wodą. To się może przydać mimo wszystko. I teraz pytanie. Czy tutaj ten wodospad coś kryje? Raczej nic. Dobra, ale my idziemy po towary. Tylko dobrze będzie sobie, jeżeli ja zaznaczę to wszystko. W sumie te ziółka też moglibyśmy sobie pozbierać. Chociaż no, też mamy ich aż nad, to myślę, że nie musimy aż tak bardzo też się o to martwić, że nam nagle czegoś zabraknie czy coś. Ale w ogóle teraz fajnie, że mamy most. Będziemy mogli sobie normalnie przechodzić. I wszystko ogarniać. Czyli w sumie, jak to wygląda na mapie? Gdzie my jesteśmy? Aha, idziemy w stronę brzegu, a jakbyśmy poszli na wprost, to idziemy pod ten wulkan. O, ja w ogóle mogę sobie obracać. Idziemy pod ten wulkan, tamtędy. I tam w ogóle jest jakby ślepa droga? Tak trochę bez sensu ten most jest zrobiony. Tam mamy jaja tych topielców, ale wydaje mi się, że ja zniszczyłam akurat to jajo. Chociaż się świecą bardzo dziwnie, tak bym tego nie zrobiła. O, wow, tutaj ktoś stoi, zacznijmy od tego. Kim ty jesteś? Co tutaj robisz? Zbieram, co może dało. Ta paczka należy do ludzi z Silbach. Lepiej, żeby się oddał. Do ludzi z Silbach? Czyli nie do ciebie. Więc co ci zależy, jeśli jedna paczka zginie? Powiedz, że nie mogłeś znaleźć, że pewnie woda zabrała w głąb morza i tyle. Dawaj tę paczkę. Chodź i spróbuj mi ją odebrać. No dobra, to chodź typie. No, widzę, że trochę jesteś silny jednak. Zamachniesz się na mnie? Byłoby super. Dobra, widzę, że ten typ nie jest jakiś trudny. Chyba, że mu jeszcze kryt jakiś nie wszedł żaden na mnie. No. Obraniłam w ogóle dwa razy, nie wiem jak, ale udało mi się typa pokonać. Miał przy sobie bandycką buławę, pietruszkę, surowe mięso owcy, leśną jagodę, paczkę majka oraz złoto. Wiecie co, tak naprawdę, to my wcale nie musimy iść w ogóle w tę stronę. I wydaje mi się, że zwiedzenie tego obszaru sobie zostawimy na później, bo tak jak mówię, no, najważniejsze jest, żebyśmy sobie odblokowali drogę do miasta, do nauczyciela, który może nas nauczyć kompletnie wszystkiego, co tylko chcemy. Więc te miejsca możemy jeszcze później sobie obadać. Przepłyńmy więc na drugą stronę. Muszę się też jeszcze przyjrzeć temu gniazdu, bo wydaje mi się, że powinno być zniszczone, a nie jest. Ono było gdzieś tutaj, czy mi się pokićkało? Nie wiem, ale się tutaj przejdę. Dobra, tutaj na pewno nie ma, ono było tam dalej. Bo jak pamiętacie, nie zniszczyliśmy tego wszystkiego, bo tam były te dwa topielce takie trochę bardziej wkurzające mnie. Ale wydaje mi się, że to, co zniszczyłam, to powinno być zniszczone. Czy to gniazdo jest rozwalone? Tak, wygląda na rozwalone, dobra. Wiecie, musiałam się upewnić, no bo wydawało mi się, że zostały nam właśnie tylko te dwa kawałki do zniszczenia. Okej, Mike. Mam wszystkie cztery paczki. Świetnie. Lorenzo z gildii kupieckiej się ucieszy. Ale paczki to nie nasz jedyny problem. Powódź nie tylko zabrała moje towary, ale naniosła też wielkich kamieni z górnego nurtu rzeki. Jeśli mamy myśleć o jakimkolwiek transporcie, to musimy je wykopać. Albin przysłał dwóch osiłków do pomocy, ale jakoś się do niej nie kwapią. Spróbuj coś z tym zrobić. Okej, no to w takim razie spróbujmy z nimi porozmawiać. Chociaż no jak dla mnie nazywanie ich osiłkami to w ogóle żarty, bo to są zwykle jacyś farmerzy. Trzeba usunąć kamienie z koryta rzeki. No to bierz się za robotę. Ja nie lubię być mokry.
Weźcie się do roboty, albo zaraz dam wam wycisk. No to pokaż, co potrafisz. Okej. To są, wiecie, jacyś tacy zwykli farmerzy, więc oni niewiele mi są w stanie raczej zrobić. Chociaż ładnie się bronią, trzeba im przyznać. Ale kryta to oni raczej nie będą mieli żadnego. Słuchaj, nie mam na ciebie czasu, farmerze. No dawaj. No ej, ale chciałam uderzyć jeszcze raz. Całkiem nieźle. Wstajecie? Moja głowa. No i jak? Pomożecie teraz w pracy? Dobrze, już dobrze. Wszystko załatwimy jak należy. Będzie pan zadowolony. Okej. Okay. A ty co powiesz? To samo mi powiesz? No i jak? Pomoż... Dobrze! Dobra, jasne. Mike, sprawa już jest załatwiona. W sprawie koryta rzeki... Tak? Farmerzy zajmą się usuwaniem kamieni. Świetnie. Możesz powiedzieć Albynowi, że wkrótce możemy zacząć transportować towary do miasta. Super. Czyli rozumiem, że wracamy już do Albyna. Nie mamy tutaj za bardzo nic do roboty. Nie ma sensu, żebyśmy się przenosili za pomocą, wiecie... O, tutaj jeszcze jakieś wilczki się porespiły. Cześć, wilku. Witam cię serdecznie. Fajnie by byłem kryta jakiegoś miała. Wcale nie mam 38% gro. Wcale. Tutaj gdzieś słyszałam jeszcze jakiegoś dzika po tej stronie, także fajnie byłoby go też wybić, żeby mieć z niego skórę i mięso. Ale on raczej tam wyżej mi się pojawił. Chociaż nie powiem, słyszałam, jak się pieklił, więc może gdzieś go tutaj namierzę? Nie wiem, wątpię w to. Aktualnie to ja nawet nie wiem, czy ja dobrze idę. No tak, dobrze idę. Ten dzik to chyba gdzieś tutaj był, na górze. Mhm, jak najbardziej. Gdzie jesteś? A tu jesteś, cześć. To mały dziczek, oczywiście. Który na hita oczywiście schodzi. W ogóle fajnie, że młode dziki mają inne umaszczenie od dorosłych. To też jest fajna sprawa. Ognista pokrzywa, jak już ją widzę, to zbiorę. No to co, wracamy do Albyna. Miejmy nadzieję, że już dostaniemy od niego Glade. Byłoby naprawdę super, gdybyśmy dostali. I cóż, możemy też spróbować oczywiście wejść kanałami do miasta, albo dostać się do Drwali. I w sumie nie byłoby to też wcale takie głupie. Bo do obozu Drwali w sumie też mamy całkiem niedaleko. Jeżeli mam być szczera. W sumie to kręciliśmy się tam w okolicy, można by powiedzieć. Jak to wygląda? My szliśmy w stronę klasztoru. A klasztor to jest 9. Czyli jakbyśmy chcieli do Drwali, to jest 11, czyli w sumie wystarczyłoby, żebyśmy poszli jeszcze bardziej na wprost. Tak w sumie, tylko boję się, że tam mogą być już potwory pokroju zębaczy i takich tam stworzeń. Nie do końca wiem, jakbyśmy sobie z nimi poradzili, co nie? Więc no, wolałabym nie ryzykować, szczególnie, że wiemy, że w stronę Wilczego leży, jak się idzie, no to... W ogóle cześć, Karden. Ty w ogóle teraz idziesz dopiero? Mam... Mogę ci sprzedać trochę skór. Także... Ma. Posprzedajmy to. Ma. Ale będziemy mieli dużo hajsu. Ma. A i tak jeszcze upolujemy. Masz. Dla... Super. Masz. I skóra szczura. Masz. No to teraz żeśmy się chyba wzbogacili na maksa. Mamy 522 sztuki złota. Myślałam, że będzie więcej. Ale w sumie i tak jest dobrze. Zastanawiam się w ogóle, czy my mamy jakiś wydatek aktualnie. Chyba nie. Potrzebujemy jak już się dostać do kowala w mieście. W ogóle my też mamy kuszę jeszcze, którą mogę założyć i ona ma obrażenie od pocisków aż 65 plus penetrację pancerza 15.
To są naprawdę dobre obrażenia, no nie? Także cóż, spróbujmy porozmawiać z Albinem. O, tutaj jego żona teraz siedzi. O, Albin jest tutaj. Cześć. Mam nadzieję, że już mamy zrobione wszystko, co trzeba było zrobić. No, chłopie. Ej, ty. Dawaj. Co do brzegu. W sprawie... Tak? Naprawiliśmy go. Możesz się już o niego nie martwić. Świetnie. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Masz tu dodatkowo parę monet. Co mi tam? 75 sztuk złota. W sprawie przewoźnika towarów. Tak? Przewoźnik wkrótce będzie gotowy do transportu towarów. Świetnie się spisałeś. Masz parę monet dla ciebie, tylko nie wydaj ich w głupi sposób. W porządku. Wykonałem wszystko, o co mnie prosiłeś. Mamy przepustkę. Dostanę teraz Glade do miasta? Dobrze się spisałeś. Dostaniesz go. Powodzenia, Marvin. Jorn na pewno się odnajdzie. Czuję to. Mhm. Świetnie. Pomoc dla powodzian i wyruszamy do miasta. Czy ja mogę sobie przeczytać na przykład te referencje od Albina? Bo jestem w sumie ciekawa, co jest tam napisane. W ogóle też zastanawia mnie, jak to jest, że zwiększyłam sobie, wiecie, widoczność i tak dalej. I teraz gra się szybciej zapisuje. To coś dziwnego jest z tym, no nie? Przepustka do miasta. To nie mogę, ale czy my możemy przeczytać na przykład te referencje? Chyba nie za bardzo. Chyba nie. Szkoda. Naprawdę szkoda, bo liczyłam, że będziemy wiedzieć, co Albin o nas napisał. Ale z drugiej strony, no... Wiadomo. Czyli co? Mamy otwartą drogę do miasta. Tak naprawdę moglibyśmy się tam już teraz przejść i poszperać w tamtych okolicach. I chyba tak zrobimy. Tylko pójdziemy bardziej w stronę klasztoru. Bo w sumie teraz do miasta jest pikuś wejść. Ale z drugiej strony dostaniemy też expa za to. Więc może byśmy poszli jednak... Dobra, wiecie co? Mam pomysł, jak pójdziemy. Nie podróżowaliśmy jeszcze z gildią kupiecką. Chociaż nie wiem, czy mi to coś da. Dobra, wyjdziemy sobie wschodnią bramą. Znaczy wschodnią. Wschodnią? Nie, ona się chyba nie nazywa wschodnia. Tutaj jest południowa. Północ, południe. Tak, wschodnią bramą. W ogóle też ma być tam gdzieś jakaś jaskinia, która zaprowadzi nas niby do kanałów. A może to jest ta pod tym wodospadem, gdzie mnie ci jaszczuro ludzie bili? W ogóle fajnie, że z Kurtem to my się mieliśmy spotkać w mieście. On dalej tutaj stoi. Cześć. Rozumiem, że się sam przeteleportujesz do miasta, jak tylko tam wejdę. Okej, w ogóle to przypomniało mi się, że mieliśmy sobie ugotować coś, zanim pójdziemy. Także jak już jestem tutaj, to skoczmy do kuchni i zróbmy sobie coś do jedzenia. Wszystko, co mogę. Tylko oczywiście uważamy na te jajka, bo chciałabym jednak Bastianowi oddać. Bo ja nawet nie wiem, czy ja tą kartkę wzięłam, ale brakuje nam dwóch jajek. Czyli wszystko, co ma jajka, to nie będziemy używać. Sprawdźmy, co ja mogę w ogóle zrobić. Przede wszystkim, to musimy sobie usmażyć mięso. Bo wszędzie tutaj potrzeba już smażonego, także... Na pewno mięso szczura sobie usmażymy. No bo wiecie co? Dobra. Przygotuj posiłek, sprawdźmy. Marynowana rzepa, to tutaj na pewno nie mam. Mocne piwo nie mam, to nie. Smażone mięso ścierwojada do szaszłyka ze ścierwojadami jest potrzebne. Owadzie mięso musimy usmażyć ewentualnie. Tych kotletów grzybowych mogę zrobić dużo, także zróbmy sobie ich z 10. Zupa rybna, niech będzie 5. Jabłka w cieście, to nie dotykamy, bo tutaj mamy oczywiście jajka. Tego nie zrobimy, nie zrobimy, tego też nie, tego też nie. Konfiturę z jagód możemy sobie zrobić. Niech będzie cała. Mięsne paczuszki, nie mamy kapusty. Widzę, że w ogóle mogę mało rzeczy zrobić. I w sumie to mi się to nie podoba. Kotlet, kompot.
O, ta ryba w occie jest też bardzo fajna. Słodka bułka. I mamy leśnych jagód. Szczura na patyku możemy sobie zrobić. Pasztet z resztek. W ogóle widzę, że ja za bardzo nie mam warzyw i takich rzeczy. W sumie to mi się to trochę nie podoba, że jakimś cudem nie mam. Dobra. Usmaż mięso, preferencje gotowania, dowolne warzywo. Okej, okay, wyłącz wykorzystaj. Okej, okay. Ciekawe. Te preferencje gotowania. Dobra, ale mamy trochę żarcia, więc powinno nam wystarczyć. I co, no to ruszamy. Mam nadzieję, że dotrzemy jakoś fajnie tutaj ścieżką. Zobaczymy, bo w sumie to nie wiem, jak będzie z tym. Tylko zanim, to tutaj jeszcze jakąś lagę mogę podnieść. I ogniste ziele. To się może przydać. Nie wiem, czy możemy też korzystać z tych samych łowisk. Ale zastanawia mnie, bo miała być jakaś jaskinia na wschodzie, tak? A wschodnia brama jest tutaj. W tym miejscu. Teraz pytanie, w którym miejscu niby miało być to przejście jakieś kanałami? Mamy możliwość albo... No kurde, no nie wiem, nie? Posąg Inosa. W sumie moglibyśmy się może pomodlić trochę. Tak po prostu. O, mamy teraz pół życia. Spoko. Tylko teraz tak, idziemy obok Terego. Czy idziemy górą? Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Wiecie co, chodźmy górą. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Chodźmy górą, bo tutaj będziemy już prawie przy samych murach. Może się coś jeszcze też zrespiło w tej okolicy. Wątpię, bo w sumie ostatnio tutaj chodziliśmy, ale możemy się przejść tędy. Nie lubię jakoś tej ścieżki tam przez te góry i wzniesienia. Wolę chodzić tędy. Szczególnie, że jesteśmy tutaj koło tej winnicy Valerio. Tutaj w ogóle też ktoś stoi, a raczej siedzi. Cześć! Cześć! Ty też wędrujesz po całej wyspie w poszukiwaniu pracy? Może. A nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć jakieś zajęcie? Zależy mi na jak najszybszym znalezieniu pracy. Ale winnica jest obok. Winnica jest tuż obok. Może tam spróbuj szczęścia? To nie taki zły pomysł. Chyba tak zrobię. Okej, dobra. Ciekawy człowiek, trzeba przyznać. Ja w ogóle tędy szłam? Wydaje mi się, że tak. To dziwne, że z tym typem nie rozmawiałam. Wiecie, może dlatego, że w sumie ja tutaj spadłam gdzieś przez przypadek i tak w sumie poszłam trochę okrężną drogą. Ale no, jak pójdziemy tędy, to powinniśmy być zaraz przy mieście, dosłownie wyjść naprzeciwko bramy. Tak w sumie. Lubię bardzo tą drogę, podoba mi się. W ogóle powiem wam, że dziwię się, że tak laguje, bo jak ja ostatnio sobie włączyłam nagrywanie, to tak nie lagowało. Także nie wiem, może znowu zmienię ustawienia. Nie wiem. Tak czy inaczej, wchodzimy, moi drodzy, do miasta. Wchodzimy, no. Dzisiaj na pewno sobie staniemy u bram i postaramy się wejść. Mam nadzieję, że nam się to uda. Mamy też tutaj w okolicy też parę zadań. Odprawili cię z niczym, prawda? No. Podobno potrzebuję jakiegoś glejtu. Już mamy glejt. Tak, ostatnio zaostrzone zostały przepisy. Jeśli nie jesteś obywatelem, to nie wejdziesz bez odpowiedniego pisma. Masz jednak szczęście. Tak się składa, że mogę ci pomóc dostać się do środka. Wybieram się do Silbach. U tamtejszego starszego wioski mógłbyś dostać taki dokument. Chęcią cię tam zaprowadzę. Nie ma jakiegoś innego sposobu, by dostać się do miasta? Tego nie powiedziałem. Glejt to najpewniejszy sposób dostania się do środka, ale gdybyś miał dokument potwierdzający, że zostałeś wysłany w jakiejś sprawie do miasta, powinieneś zostać wpuszczony. Oczywiście zawsze zostaje też klasyczna łapówka. Ale to raczej bardzo ryzykowne, gdy nie wiesz komu i ile zapłacić. Większość strażników przy bramach to straszni służbiści.
Tak, on nas oczywiście może zawieźć do Silbach. No, nie skorzystamy na razie z tej opcji. Natomiast skorzystamy z totalnego wejścia. Masz już przepustkę? Proszę, oto przepustka. 1000 expa. Co? Pokaż mi to. Muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś. Patrząc po tobie, spodziewałem się raczej jakiejś nielegalnej próby wtargnięcia do miasta. Papiery są w porządku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś mógł wejść do środka. Podnoście to żelastwo! Super. No to mamy, moi drodzy, otwartą bramę do miasta, natomiast nie wchodzimy tutaj jeszcze. Tak wiem, gram nie kanonicznie, a raczej gram inaczej niż wszyscy, ponieważ stosuję się do rad mojego dobrego kolegi, który mówił, że warto jest, zanim pójdzie się do miasta, poekspić, pochodzić tam, gdzie jesteśmy w stanie, ponabijać levele, ulepszać postać. W ogóle brakuje nam mało do kolejnego poziomu. Mamy teraz też odblokowane właśnie wejście, mamy dostęp do nauczyciela, który dosłownie znajduje się niedaleko i nie ma co pchać fabuły do przodu na chama. Warto teraz pozwiedzać, poekspić, a ja zapiszę się drugi raz, bo zapomniałam, że się zapisałam. I co? Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza, a ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!